Osiedle Natolin jest dzisiaj jednym z największych osiedli w Koluszkach. Ale możemy zastanawiać się, skąd się wzięła jego nazwa. Aby uzyskać odpowiedź na to pytanie, musimy się cofnąć o niemal 200 lat wstecz. W 1830 roku dobra Koluszki nabył Ernest Krapacz za kwotę 197 tysięcy ówczesnych złotych. Majątek po jego śmierci w 1847 roku odziedziczyły jego dzieci. Jedną z nich była Karolina, która wyszła za mąż za Mikołaja Turobojskiego. Małżeństwo Turobojskich do końca 1852 roku stało się właścicielami całych dóbr Koluszki. W historii na stałe zapisze się Władysław Turobojski, jeden z synów Mikołaja, który w 1866 roku odziedziczył prawie cały majątek ojca. To właśnie on podjął decyzję odnośnie sprzedaży ziemi pod kolej fabryczno-łódzką, parcelizacji ziemi pod rozbudowę osady przystacyjnej, a także o budowie nowego folwarku, położonego bliżej stacji i cegielni. Dość szybko folwark Natolin, bo tak go nazywano, stał się jednostką administracyjną w randze równej wsi. Wraz ze swoimi gruntami przynależał do gminy wiejskiej Gałkówek. W 1881 roku folwark obejmował 855 murg ziemi, a zamieszkiwało go 59 osób w 7 domach. Co składało się na folwark? Przede wszystkim dworek Turobojskich, widoczny tuż za mną. Pozostał on jednak w nieco zmienionej formie. Te kilkadziesiąt lat pozbawiło go zarówno balkonu, jak i kolumnady. Ale to nie jest jedyny ślad, który pozostał na tym osiedlu, po folwarku w Natolinie. Pozostały przede wszystkim zabudowania gospodarcze, które już nie istnieją, a mieściły się na terenie firmy Anpol, a wcześniej centrali nasiennej, a także pozostały nazwy ulic. I na przykład ulica Natolińska, przebiegająca tu dosłownie naprzeciwko tego dworku, prowadziła z ulicy Brzezińskiej aż do folwarku w Natolinie, czyli do dworku. Tak samo ulica Zagajnikowa prowadziła do Zagajnika, który się znajdował na końcu dzisiejszej tej ulicy. A także ulica, dzisiejsza Żwirki, a przed wojną ulica Cegielniana, prowadziła tuż do cegielni. Istotnymi i stanowiącymi największe źródła dochodu folwarku były cegielnie. Były ich co najmniej 3. Najnowszą pamiętają jeszcze mieszkańcy, a znajdowała się za ujęciem wody przy ulicy Polnej. Nieco starsza obejmowała teren stadionu KKS-u, a najstarszej nie udało się jeszcze zlokalizować. Z cegły koluszkowskiej budowano budynki kolejowe w Warszawie, a także rozbudowano parowozownię w Skierniewicach. Prawdopodobnie od bocznicy towarowej dla celów cegielni rozpoczął się proces powstawania przystanku, a następnie stacji w Koluszkach.